Chwała Bogu, drogie siostry, drodzy bracia, zebraliśmy się znowu kolejnego wtorku na godzinie biblijnej, aby rozważać Boże Słowo, aby rozważać dekalog, w którym już tkwimy jakiś czas, więc będziemy chcieli sprawnie przejść przez następne przykazanie. Ale zanim będziemy rozważać to Słowo, skłońmy nasze czoła, nasze głowy w pokorze, powierzmy Panu ten czas, aby On go błogosławił i aby On się nim posłużył. Panie, dziękujemy Ci, że taki czas nam darowałeś, ten czas nam dałeś, abyśmy mogli się skupić na Słowie, abyśmy rozważali przecież to Słowo, które Ty dałeś człowiekowi. Duchu Święty, zechciej nas wypełnić dzisiaj bojaźnią wobec Twojego Słowa, szacunkiem, także takim jasnym spojrzeniem, abyśmy nie błądzili po bezdrożach, ale trafiali w sedno. Strzeż mnie także, abym mówił tylko to, co jest zgodne z Twoją wolą podczas tego nabożeństwa. Niech Tobie będzie chwała po wszystkie dni, Panie Jezu. Amen. Amen. Ktoś kiedyś, kochani, powiedział, że przyrównał czytanie Bożego Słowa albo rozumienie Bożego Słowa, rozważanie Biblii Bożego Słowa do gry w piłkę nożną. Jeśli jest to trafne porównanie, to warto się nim posłużyć. Myślę, że jest trafne. Ponieważ kiedy piłkarze grają w piłkę nożną, jest wytyczone odpowiednie boisko. I zasada jest taka, póki piłka znajduje się w tym polu, gra toczy się dalej. Ale jeśli zdarzy się tak, że piłka wyjdzie poza pole, wtedy dochodzi do błędu, jest out i wtedy piłka należy do przeciwnika. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ dopóki będziemy znajdować się na obszarze Bożego Słowa, dopóki będziemy grać w polu, będziemy biegać po polu, którym jest Boże Słowo, będziemy na dobrej drodze do tego, aby zdobywać bramki, aby te duchowe gole zdobywać. Ale jeśli gdzieś tam zaczniemy teoretyzować, zaczniemy rozważać, interpretować w zupełnie inny sposób, niż to jest zgodne z Bożą wolą, z Bożym Słowem, dochodzi do autu i wtedy przeciwnik ma pole do popisu. Także mówię to tak dla porównania, aby zachęcić nas do jeszcze głębszego badania Bożego Słowa, do rozważania Biblii, do traktowania jej poważnie i można tak powiedzieć na tym pierwszym miejscu, jeśli chodzi o autorytet treści i tego, co jest i także dzisiaj mówione. Kochani, mówimy od jakiegoś czasu o przykazaniach. Zakończyliśmy ostatnim razem, ubiegłego wtorku, zakończyliśmy pierwszą tablicę przykazań. A więc te pierwsze cztery przykazania, które już omówiliśmy, o których już powiedzieliśmy co nieco, zawarte były na pierwszej tablicy. Ona dotyczyła, tak jak już to myślę, że zdążyliście zauważyć, dotyczyła relacji ludzi z Bogiem. To była ta pionowa belka, jeśli to przyrównać do krzyża, posługując się obrazem krzyża, to była ta pionowa belka, która wytyczała, która zawierała w sobie cztery przykazania. Pierwsza tablica, cztery przykazania. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, kim jest Bóg, o tym, że Bóg jest jeden, że Bóg brzydzi się bałwochwalstwem, że nie toleruje bałwochwalstwa, oczekuje chwały tylko dla siebie. Mówiliśmy o tym, aby Jego imienia nie używać nadaremno. I także ostatnim razem mówiliśmy o sabacie, o dniu wolnym od pracy, odpoczynku, o odpocznieniu fizycznym, także i o takim duchowym wymiarze, o odpocznieniu. Także ten pierwszy filar to były przykazania, które dotyczyły relacji ludzi z Bogiem, Boga z ludźmi. Ale dzisiaj otwieramy tą drugą belkę, drugą tablicę. To przykazania, po których sobie myślę, że pewnie frekwencja na tych wykładach zmaleje. To przykazania, które dotyczą relacji z bliźnimi. To już są cięższe przykazania, nieco trudniejsze, ponieważ
oczekują albo wymagają od nas jakiejś konkretnej postawy albo braku jakiejś konkretnej postawy wobec naszych bliźnich, wobec tych, z którymi siedzimy w ławce, wobec naszych rodziców choćby, o których dzisiaj będziemy mówić, wobec naszych żon, mężów i wobec naszych sąsiadów i tak dalej. A więc, kochani, ta druga belka. I tak jak krzyż nie może być kompletny bez tych dwóch belek, a głębiej idąc za tą myślą, tak jak ta pozioma belka nie może wisieć, gdy nie ma pionowej belki, tak daremnie szukać naszej miłości względem bliźnich, dopóki Boża miłość nie mieszka w nas. To ten pierwszy filar, a więc ta pierwsza belka musi być obecna w naszym życiu, a więc odpowiedni stosunek do Boga, wtedy to jest możliwe mieć odpowiedni stosunek do ludzi. To nie jest tak, że możemy być w konflikcie z Bogiem, a wytwarzać jakąś miłość względem ludzi. To tak nie będzie działać. Nie będzie to działać, ponieważ miłość do ludzi będzie wówczas sztuczna, wytworzona sztucznie, będzie na siłę, będzie jakąś imitacją. Ale jeśli mamy pokój z Bogiem, jeśli mamy prawidłową relację z Bogiem, to tak jak mówi apostoł Paweł, Bóg jest miłością i ta miłość się rozlewa w nas, na ludzi, na braci, na siostry, na bliźnich. A więc tak można to ująć inaczej. Pionowa belka, miłuj Boga, tak jakby to było jedno przykazanie, a pozioma belka, miłuj bliźniego. I już jakby obrazując to na przykładzie dwóch tablic, tak jak to oryginalnie było przedstawione, na pierwszej tablicy miłuj Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, ze wszystkich sił swoich, a druga tablica miłuj bliźniego jak siebie samego. To tak ktoś powiedział, no jeśli miłujemy siebie nawzajem, jeśli jeden miłuje drugiego, no to przecież go nie okradnie. Jeśli mąż miłuje żonę, nie będzie jej zdradzał. Jeśli jeden miłuje drugiego, nigdy go nie zabije i tak dalej można wyliczać. Ale żeby tak sobie jakby dodać troszkę wiary, tak jak to czynimy za każdym razem, otwórzmy list Jakuba, 2, 8-9 wiersz. Bo to będzie fragment, który otwiera przed nami tą drugą tablicę. On jest jakby kwintesencją, jest takim przewodnim wersetem, który według mnie otwiera tą plejadę, ten spis, listę przykazań, o których będziemy mówić dzisiaj i podczas następnych wykładów. Jeśli jednak, mówi Jakub, brat pański, jeśli jednak wypełniacie zgodnie z pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Kochani, jeśli miłujemy bliźnich, to znaczy według apostoła, według Jakuba, to znaczy, że wypełniamy królewskie przykazanie. A jakie to jest to królewskie przykazanie? Oto Pan Jezus. Myślę, że do tego jakby czynił aluzję Jakub. Powiedział, miłujcie siebie nawzajem, albo będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Do tego jakby odnosi się to, co mówi Jakub. Więc będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Wtedy to przestępcami zakonu nie będziemy, jeśli będziemy wypełniać to przykazanie. Więc o czym dzisiaj będziemy mówić? Będziemy dzisiaj starać się przytoczyć treść przykazania, wyciągnąć z niego naukę, zwrócić uwagę na to, co to przykazanie dzisiaj dla nas ma, czego możemy się spodziewać po nim i co mamy robić, aby to przykazanie wypełnić. Drugi punkt będziemy chcieli się skupić nad terminem oddawania czci, ponieważ to przykazanie zawiera w swojej treści taki termin. Oddawać cześć. Komu? O tym jeszcze będziemy mówić. Ale co to znaczy oddawać cześć? Musimy sobie to wytłumaczyć, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, to każdy może myśleć o tym, co chce.
No taka jest prawda. Jeśli nie rozważymy, co to znaczy oddawać cześć, to jedni będą myśleć, że mamy kogoś adorować, kogoś wywyższać do pozycji bóstwa, a inni będą myśleć jeszcze inaczej. Także musimy na to zwrócić uwagę. Trzeci punkt to praktyczne oddawanie czci rodzicom. A więc już wiemy, o czym będzie to przykazanie. Będzie o oddawaniu czci rodzicom, ale będziemy chcieli powiedzieć, jak to powinno wyglądać. Jak powinno się oddawać cześć rodzicom, aby żyć w zgodzie z tym przykazaniem. I czwarty punkt to ta błogosławiona obietnica, która jest w nim zawarta, w tym przykazaniu. Przytoczymy sobie ją i pokrótce omówimy. Kochani, treść przykazania znajdziemy przede wszystkim w oryginalnym miejscu dekalogu, a więc mam nadzieję, że już pamiętacie, powinniśmy to już z pamięci znać to miejsce, referencję. To druga księga Mojżeszowa, 20 rozdział i dzisiaj będzie to 12 wiersz. To miejsce mówi tak, w tym miejscu przykazanie brzmi w ten sposób. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały dni twoje, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Kochani, to przykazanie brzmi właśnie w taki sposób. Nie jest to ukrócona wersja, którą gdzieniegdzie spotykamy. Jak pewnie znowu zauważycie, znowu to przykazanie brzmi nieco inaczej niż to, które znaliśmy od dziecka. Ponieważ to, które znaliśmy gdzieś tam od dziecka, było krótsze, skrócone. Ale w moim przekonaniu, dlaczego mielibyśmy się ograbiać z tej obietnicy, która jest w nim zawarta? A więc to jest pełne przykazanie. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg da tobie. Ale także dodatek, który spotykamy rozdział dalej w 17 wierszu, który cytował Pan Jezus, brzmi on w ten sposób. Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, poniesie śmierć. Zauważcie, jak Bóg mocno traktuje to przykazanie. Jak Bóg mocno i poważnie traktuje cześć, która winna być oddawana rodzicom. Do tego stopnia, że tych, którzy to przykazanie by przestępowali, albo tych, którzy by swoich rodziców lekceważyli, każe uśmiercać. Więc jest to poważne traktowanie tego słowa, tego przykazania przez Boga. W innym miejscu, a więc w 5 księdze Mojżesza, księdze powtórzonego prawa, czytamy taki zapis tego przykazania. Czci ojca twego, to jest 16 wiersz 5 rozdziału, czci ojca twego i matkę twoją, jak ci rozkazał Pan, twój Bóg, aby długo trwały twoje dni i aby ci się dobrze działo w ziemi, którą Pan, twój Bóg ci daje. Okazuje się, że jest tu coś jeszcze więcej. Jest tu błogosławieństwo, które towarzyszyć ma w ciągu całego życia. Przed chwilą czytaliśmy o tym, aby długo trwały twoje dni, a teraz jest coś więcej. Aby te dni, choć długie, ale były błogosławione. Także, kochani, jest to jakby poszerzona wersja. W Biblii Warszawsko-Praskiej w tym samym miejscu czytamy nieco jaśniej ten zapis. Czci ojca twego i matkę twoją, jak to ci nakazał Jahwe, twój Bóg, aby się przedłużyły dni Twoje i abyś był szczęśliwy na ziemi, którą Jahwe, Twój Bóg, daje Ci w posiadanie. Także w innym miejscu, aby to przykazanie sobie zarysować w nieco szerszym kontekście, czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej w 27 rozdziale, 16 wierszu takie oto słowa. Przeklęty, kto zlekceważy swego ojca i matkę. I to słowo, które Pan Jezus cytował w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, 4 wierszu, to jest jakby zbiór tego, co już czytaliśmy przed chwilką. Wszak Bóg powiedział, mówi Pan Jezus,
Czci ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. Także niech nam będzie wiadomo, że Nowy Testament nie znosi tego przykazania. Niech nam będzie wiadomo, że Nowy Testament raczej jeszcze bardziej dodaje autorytetu temu przykazaniu. Pan Jezus bierze to przykazanie i rzuca jeszcze raz na światło dzienne tym, z którymi rozmawia. Jakby podpierając swoje argumenty, mówi: wszak Bóg powiedział, czcij ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. Więc Pan Jezus jakby broni tego, co Pan Bóg nakazał w Nowym Testamencie, aby nikomu się nie zdawało, że oto żyjemy w czasie łaski i teraz to przykazanie możemy odrzucić. Jakie nauki z tego przykazania wypływają? Po pierwsze, adresatem tego przykazania są ci, którzy mają rodziców. No, kto na tej sali nie ma rodziców albo nie miał nigdy rodziców? Wszyscy, jak tu jesteśmy, zostaliśmy zrodzeni z kobiety, zrodzeni z matki. A więc mieliśmy rodziców, urodziliśmy się w normalny sposób, tak jak to przewidział Bóg. Do tej pory nie narodził się taki człowiek, który by narodził się poza kobietą, poza ciałem kobiety. Każdy więc ma matkę, ma biologicznego ojca, biologiczną matkę. Tak, owszem, zdarzają się tacy, którzy nie wiedzą, kim są ich rodzice, ale oni także mają swoich rodziców, choć o nich nie wiedzą. Takich też jest wiele. Natomiast każdy człowiek ma rodzica albo miał rodziców. Także to przykazanie jest adresowane do każdego z nas. Po drugie, dzieci zobowiązane są oddawać cześć rodzicom. To przykazanie nas o tym informuje. Taką główną treść nam dzisiaj podaje to przykazanie. Jak ta cześć ma być oddawana, o tym będziemy mówić w dalszej części. Natomiast informacja pozostaje informacją, a brzmi ona w ten sposób, że dzieci zobowiązane są na podstawie tego przykazania oddawać cześć rodzicom. I tu nie chodzi tylko o dzieci, które mają tam określony wiek typu 5 do 10 albo jakiś inny, ale chodzi o wszystkich, którzy byli albo są dziećmi, więc nawet o tych, którzy są już w podeszłym wieku, a dziećmi byli albo są. Kochani, i ta trzecia nauka, jaka płynie z tego przykazania, to obietnica, której się doczytujemy. Obietnica długiego i błogosławionego życia na ziemi, jeśli to przykazanie będziemy zachowywać. Także takie są oto nauki płynące z tego przykazania. Oddawanie czci, ponieważ to musimy sobie wytłumaczyć. Jak już powiedziałem wcześniej, musimy zdefiniować sobie, co to znaczy oddawać cześć. Ponieważ jeśli nie zdefiniujemy sobie, jeśli tego nie rozważymy, wówczas pozostalibyśmy na morzu możliwości do interpretacji tego przykazania. No bo chociażby jeden myślałby sobie w taki sposób: oto powinienem zgodnie z tym przykazaniem moich rodziców adorować, albo jakiś kult rodziców wymyślić, albo ubóstwiać rodziców. No jeden by mógł w ten sposób to rozumieć, gdybyśmy dzisiaj tego nie wytłumaczyli. Albo jeszcze inny mógłby w ten sposób pomyśleć: aby nie przekroczyć tego przykazania, będę z nimi mieszkał do końca życia, nie ożenię się, nie wyjdę za mąż, żeby ich czasem nie zostawić samych, żebym zawsze był z nimi. W ten sposób nie przekroczę tego przykazania. To także byłoby możliwe, gdybyśmy dzisiaj nie powiedzieli sobie jasno, co to przykazanie niesie ze sobą. Albo jeszcze inni by pomyśleli w ten sposób: aby oddać cześć swoim rodzicom, aby się lepiej mieli, to wyślę ich do domu opieki, do domu spokojnej starości, mówiąc, że jadą na wakacje. Takie przypadki też znam. Po dzisiaj niektórzy spędzają tam swoje lata, czekając, aż ich dzieci w końcu po nich przyjadą. Znam takie przypadki. Także, kochani,
ludzka perfidia nie zna granic, ludzkie zakłamanie i oszustwo i to zło, które mieszka w ludziach, nie zna granic. Żeby tak rodzica oszukać, żeby tak rodzica potraktować, żeby on w tym małym okienku oczekiwał na powrót dzieci, aby go wzięli w końcu z tych wakacji. A więc musimy sobie wytłumaczyć, co to znaczy oddać cześć rodzicom. Ale żeby wytłumaczyć sobie, co to znaczy oddać cześć rodzicom, najpierw musimy wiedzieć, co to znaczy oddać cześć. Co to znaczy oddawać cześć. I aby to sobie wytłumaczyć, będziemy musieli prześledzić parę fragmentów Bożego Słowa, w których to cześć była komuś oddawana. Przede wszystkim Bogu. Mamy już to na ścianie. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale, 22 wierszu i 23 czytamy tak. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. I co ta cześć, która tu jest zawarta, ma nam do powiedzenia? Otóż w moim przekonaniu to ta cześć, o której tu jest pisane, mówi o szacunku, mówi o poważaniu, ale przede wszystkim mówi o uznaniu i o przyjęciu. Ponieważ mowa jest o Panu Jezusie, o tym, żeby Go uznać jako Syna Bożego, jeśli ktoś Go uzna, przyjmie jako Syna Bożego, wtedy przyjmuje i uznaje Ojca, Boga. Także ta cześć mówi o tym, o szacunku, o poważaniu, o uznaniu, o przyjęciu. Z pewnością znalazłoby się jeszcze wiele innych opisów tej czci, ale to są takie główne, które wyciągnąłem z tego fragmentu. Inny fragment, ponieważ będziemy mówić bardziej o relacji człowieka z człowiekiem, dlatego i teraz będziemy chcieli na to zwrócić uwagę. Więc cześć, która należna jest Bożym sługom, bo o takiej czci też mówi Biblia. W Ewangelii Marka w 6 rozdziale, w 4 wierszu, Pan Jezus mówi słowa, które są bardzo znamienne. Mówi tak, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich i w domu swoim. To znaczy, żeby to bardziej wytłumaczyć, to znaczy, że wszędzie prorok, Boży człowiek, prorok, który głosi Boże Słowo, wszędzie jest otoczony czcią, ale z wyjątkiem domu swojego, ojczyzny swojej, miasta swojego. To o tym mówi ten fragment. Pan Jezus wówczas stanął w Nazarecie i mówi, no wszędzie czczą mnie za to, kim jestem, ale tu nie chcą mnie przyjąć, ponieważ prorok w ojczyźnie swojej, w domu swoim jest pozbawiony czci. O tym mówi ten fragment. Także co niesie ta cześć, o której Pan Jezus mówi? To także szacunek, poważanie, ale to także godne traktowanie, respektowanie, akceptacja i wiara w to, co ten, którego obdarzamy czcią, przekazuje. O tym mówi ta cześć w tym fragmencie. Czyli szacunek, poważanie, godne traktowanie, respektowanie tego człowieka, akceptacja i wiara w to, co ten człowiek mówi. Tak jeszcze na marginesie, no właśnie tej wiary w to, co Pan Jezus mówił w tym mieście brakowało. I dlatego Pan Jezus powiedział, tu nie mam czci, tu nie jestem we czci, tak jak byłem w innych miastach. W innym miejscu, w Dziejach Apostolskich, w 28 rozdziale, w 10 wierszu, czytamy taki oto zapis. I tu cześć jest znowu inaczej oddana. Dawali nam też wiele dowodów czci, mówi Łukasz, więc autor Dziejów Apostolskich, pisząc o swojej wędrówce, o swoich misjach razem z apostołem Pawłem, z innymi. Mówi tak, dawali nam też wiele dowodów czci, mówi o pewnej społeczności. I na czym ta cześć polegała? Że gdy mieli odpłynąć, zaopatrzyli ich w
to, co potrzeba. Więc na tym polegała cześć, którą oni otoczyli tych Bożych mężów, że dawali im wszystko, co im było potrzebne do tego, aby mogli funkcjonować, żyć, aby mogli mieć jakiś byt podczas tych misji. Więc na czym polega ta cześć w tym miejscu? Na przede wszystkim zaopatrzeniu, na pomocy finansowej, na wsparciu materialnym. W innym miejscu, w Ewangelii Jana, czytamy taki oto zapis, chcąc jeszcze bardziej wnikliwie zrozumieć cześć, którą mamy obdarowywać rodziców naszych. W 12 rozdziale, 26 wierszu Ewangelii Jana. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. I to, na co chcę zwrócić uwagę. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. I znowu w innym troszkę wymiarze ta cześć. Okazuje się, że Bóg chce uczcić człowieka. Nie w taki sposób, żeby człowieka wynieść do pozycji równej jemu, albo do pozycji na równi z aniołami, albo jeszcze z innymi istotami, ale uczcić go w bardzo inny sposób, w zupełnie inny sposób. Jak Bóg może uczcić swoje sługi? Ja, rozważając ten temat, przyszło mi na myśl taka oto cześć. No przede wszystkim szacunek, respektowanie, ale obdarowanie to by było najbardziej rozsądne, błogosławieństwo, no i łaska u Boga i u ludzi. W taki oto sposób Bóg jest zainteresowany uczcić człowieka, który jemu służyć będzie. Także i w ten sposób, w tym wymiarze cześć dzisiaj zechciejmy zrozumieć. I w innym miejscu, już bodajże w ostatnim miejscu, które mówi o czci, jest napisane tak. W pierwszym liście Pawła do Tymoteusza, w 5 rozdziale, 17 i 18 wiersz. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. I na czym ta cześć ma polegać? Czy polegać ma na tym, że takiego starszego poklepiemy jednego razu po ramieniu, powiemy, dobre to było słowo, a drugiej niedzieli skrytykujemy za to, co powiedział? Czy na tym ma polegać ta cześć? Wydaje mi się, że nie. Ponieważ ten, który pisze, apostoł Paweł, przyrównuje tą cześć do czci, jakiej się wołowi okazuje, gdy pracuje. A jaką cześć się okazuje wołowi, który dobrą pracę sprawuje? Po prostu nie zawiązuje mu się pyska, żeby mógł spożyć, żeby mógł posilić się tym pokarmem, który ma. Także taką cześć jakby apostoł Paweł sugeruje okazywać starszym sługom, którzy głoszą słowo. Albo godzien jest robotnik zapłaty swojej. Więc jak to inaczej rozumieć? Znowu pewnie szacunek, ale także uznanie autorytetu, zapłata za trudy, które nosi taki człowiek, godne traktowanie, no i pomoc finansowa. W taki oto sposób apostoł Paweł rozumie cześć oddawaną tym, którzy trudnią się taką profesją. No i została nam cześć rodzicom, także jest wymieniona w Nowym Testamencie, w jednym miejscu, w Ewangelii Mateusza, w 15 rozdziale, w 3 do 6 wiersza. On zaś odpowiadając, rzekł im, a dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? I to, o czym już wcześniej mówiliśmy. Wszak Bóg powiedział, czci ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wypowiadacie, ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Jak to rozumieć? Otóż znaleźli się tacy ludzie, którzy wymyślili
sposób obejścia prawa przykazania Bożego. Ja zeszłym razem mówiłem w dosyć takich może komicznych przykładach, jak to potrafili Żydzi obchodzić, raczej przekraczać przykazanie w taki sposób, aby go nie przekroczyć jednocześnie. Mówiłem o tym, mówiąc o sabacie. Natomiast w tym miejscu także wymyślili inny sposób. Jeśli ja mam tą część, którą winien jestem dać rodzicom jako pomoc finansowa, jeśli ja tą moją część, którą powinienem dać rodzicom, postanowię oddać na świątynię, to wtedy jestem zwolniony z tego przykazania. Tak oto brzmi to słowo, które czytaliśmy. Tak myśleli, tak rozważali faryzeusze. Ale Pan Jezus ich zganił za to. Nie wolno, powiedział, nie wolno przestąpić tego przykazania w ten sposób, że to, co jest należne rodzicom, złożyć na świątynię. To była perfidia, już to powiedziałem, ale to było haniebne podejście, bo grabiło się rodziców być może z tego, co było im potrzebne do życia, tylko po to, aby kapłani mogli sobie zapewnić byt. To było żądne pieniądza podejście faryzeuszy. Tak nie powinno być. Takiego podejścia nie powinniśmy mieć. No, przytaczając to albo jakby kładąc to na nasze podwórko, nie wolno by było zrobić w ten sposób, że oto część, którą być może co miesiąc daję moim rodzicom, którzy są w podeszłym wieku, postanawiam nie dać im w tym miesiącu, a dać dziesięcinę do zboru. No taki przykład, nieco komiczny, ale wybaczcie mi, jeśli masz takie podejście, to nie rób tego. Pan Jezus nie chce, abyśmy w sposób ceremonialny, w sposób religijny podchodzili do obrzędów, zaniedbując brata i siostrę, rodziców, bliźniego. Ja już o tym powiedziałem, że mówiąc w zeszłym tygodniu o sabacie, Pan Jezus przyszedł, i aby pokazać, że sabat nie był ponad człowiekiem, ale człowiek był dla sabatu. I żadne obrzędy religijne, ceremoniały i inne rzeczy nie mogą być ponad człowiekiem, aby go zniewalać. Byłoby to tragedią, gdyby rodzic żył w totalnym ubóstwie, nie będąc wsparty przez dzieci, podczas gdy dzieci to, co mieli dać rodzicom, aby ich wesprzeć, dają na kościół i odchodzą z czystym sumieniem. Mnie by serce bolało, gdyby coś takiego mnie spotkało. Także, kochani, z taką sytuacją spotkał się Pan Jezus i z taką musiał się zmierzyć. Tak to tłumacząc, że ta postawa była przekroczeniem Bożego przekazania. I o czym, jaką cześć widzimy tutaj w tym oto słowie? To była pomoc finansowa, to była pomoc materialna, zapewnienie bytu, no i wdzięczność. Tej oto czci Pan Jezus domagał się, aby lud izraelski składał swoim rodzicom. Tej oto czci, tej praktycznej czci, pomocy finansowej, materialnej, zapewnienia bytu, wdzięczności. A więc co to jest cześć? Ponieważ przywołaliśmy sobie już parę fragmentów, chcąc to jakoś skompletować, to jest szacunek, poważanie, respektowanie, to jest posłuszeństwo i uległość, to uznanie autorytetu, to wsparcie materialne, finansowe, zapewnienie bytu, no i wdzięczność. To jakby jest podsumowanie tych fragmentów, które przed chwilką przywołaliśmy. Jak powinno wyglądać praktyczne oddawanie czci rodzicom? Ponieważ o tym chcemy powiedzieć. Możemy mówić dzisiaj bardzo teologicznie, bardzo, bardzo pięknie przywoływać sobie fragmenty, ale musimy powiedzieć sobie jasno, co mamy zrobić z tymi fragmentami, aby nie wejść w konflikt z tym słowem. Ponieważ sama wiedza powoduje, że my tak duchowo tyjemy, tyjemy i tyjemy i tyjemy, aż dochodzi do momentu, w którym pękniemy z tej wiedzy. Ale musimy dać upust tego,
czego, o czym już wiemy. Pan Jezus powiedział, komu wiele dano, od tego będzie wiele wymagane. Jeśli wiemy, jeśli znamy Bożą wolę, to winniśmy ją wypełniać. Praktyczne oddawanie czci rodzicom. Kochani, żeby to omówić, musimy sobie najpierw przywołać dwa fragmenty. List do Rzymian, 1 rozdział, 29 wiersz, 30 i 31. Są oni pełni wszelkiej nieprawości. Mówi o ludziach. Złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego. Ja już bym dawno zrobił tu kropkę przy tym całym opisie. Ale tu apostoł Paweł dodaje jeszcze jedną cechę. Rodzicom nieposłuszni. Wy jakby przyrównując tą cechę i kładąc ją na równo wobec tych, o których przed chwilą czytaliśmy. Jakże jest to poważny grzech. Więc w oczach Boga, o którym czytamy, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości, oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. I inny fragment, to fragment, który mówi o znakach czasów, a tym znakiem czasów, po którym możemy się spodziewać, że żyjemy właśnie w tych czasach ostatecznych, to jest ten sam termin, ten sam opis. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy. Jakież to są ciężkie grzechy. I naraz obok pojawia się ten oto, rodzicom nieposłuszni. Tak brzmi to jakoś lekko dzisiaj. Brzmi to jakoś tak lekko wobec tych, o których przed chwilą czytaliśmy. A jednak dalej apostoł Paweł wylicza, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni i tak dalej, i tak dalej. Kochani, to jest znak czasów. Ponieważ kiedy tak patrzymy dzisiaj na te wszystkie informacje, które zalewają nas każdego dnia, nie brakuje takich, w których dziecko morduje swoich rodziców. Nie brakuje takich, w których syn z ojcem zmawiają się przeciwko dziadkowi i go mordują. Nie brakuje patologii w rodzinach. Nie brakuje molestowania w rodzinach. Jest to wzmożony atak na domy i rodziny. Z jednej strony patologia rodziców, pijaństwo, alkoholizm, narkotyki, narkomania. I to wszystko oglądają dzieci w domu. Z drugiej strony brak poszanowania wobec takich rodziców, no bo jak takich rodziców szanować, jeśli przychodzi ojciec stoczony alkoholem, nago w domu i leży na ziemi. I wtedy jakby wina leży po dwóch stronach, w dwóch miejscach. To, że rodzic ma wpływ na to przykazanie, to jest jedna strona, ale to nie jest temat na dzisiaj. Ponieważ rodzic ma ogromny wpływ na to, czy dzieci go szanują, czy nie. Ogromny wpływ. Natomiast dzisiaj będziemy mówić raczej, mówimy o tej drugiej stronie, o dzieciach. Także znak czasów jest to bardzo potężny. Gdzieś to słyszałem, bodajże brat Mirosław Kulec mówił taki oto przykład, przytaczał, że gdzieś w Szwecji oto jakaś pani psycholog wymyśliła takie oto terapię, nauczanie wśród dzieci, nauczanie do życia w rodzinie, że rodzice nie powinni zamykać sypialni, zostawiać uchylone drzwi, żeby dzieci mogły obserwować, co rodzice robią w sypialni. Tam w Szwecji już to się stosuje. Także wybaczcie, ale to jest obrzydliwe. To jest karygodne. I takie dzieci rosną w takiej oto atmosferze. Uczą się w małym wieku obserwować rzeczy, które należą tylko do małżeństwa. Albo ta pani psycholog sugeruje, aby rodzice kąpali się z dziećmi nago razem, aby dzieci mogły się uczyć. Ja nie wiem, czego tu się uczyć. Naprawdę nie wiem, co mają ludzie, którzy wymyślają takie rzeczy w głowie. Opętani, szaleni. To jest wariactwo, ale takie oto czynią
rzeczy. I to się dzieje na naszych oczach w dzisiejszych czasach. I w takich oto warunkach wzrastają dzieci, którym dzisiaj głosimy i które być może to kiedyś usłyszą, że powinni szanować swoich rodziców. Jak tu wobec tego ich szanować za takie coś? W każdym razie, przykazanie mówi jasno. Czci ojca swego i matkę swoją i o tym dzisiaj będziemy mówić. Ponieważ to, o czym mówię, to jest absolutnie diabelska taktyka, aby rozbijać dzisiaj rodziny, aby zdemoralizować rodziny, aby rodziny, które są tą pierwszą instytucją, którą Bóg powołał, małżeństwa i rodziny, którą Bóg chce błogosławić, były w całkowitej demoralizacji, daleko od Boga. Pan Jezus, a piąte przykazanie. Kiedy Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, w drugim rozdziale, w 48 wierszu, czytamy, udał się razem z rodzicami, ze swoim opiekunem, a więc Józefem, ze swoim ziemskim ojcem, także ze swoją matką Marią, udali się do Jerozolimy na święto. Pamiętacie, to jest fragment, w którym Pan Jezus został w świątyni, a rodzice odeszli już wracając drogą powrotną do domu, odeszli jakiś tam kawałek, zorientowali się, że ich syna brakuje Jezusa pośród nich. Wrócili się wtedy i czytamy, i ujrzawszy go w miejscu, w którym go znaleźli, zdziwili się i rzekła do niego matka jego, synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. No, mieli na pewno smutek. Zgubił się ich syn. I rzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. Ale na to chcę zwrócić uwagę. I poszedł z nimi. Nie przystawał przy swoim. Nie unosił się honorem. Nie zbuntował się wobec ich postanowienia, ale poszedł z nimi i przyszedł na Nazaretu i był im uległy. Był im posłuszny. Był im uległy. Ja jestem pewien, że Maria wychowując, także Józef wychowując Jezusa, aby wyrósł, mieli naprawdę wiele kłopotów pewnie, jak każda rodzina. Na pewno młody, małe dziecko, Pan Jezus, na pewno sobie skaleczył kolano, na pewno gdzieś tam biegał. To było takie ludzkie, to jest takie normalne. Przecież Pan Jezus był też człowiekiem, to musimy zrozumieć. Tak jak kiedyś to mówiłem, to nie jest tak, że od Pana Jezusa kamienie, które leciały w Jego stronę, odbijały się od jakiegoś superbohatera. Pan Jezus był w ciele człowieczym. Na pewno, tak jak już powiedziałem, tam w Nazarecie nabił sobie pierwszego guza, być może zranił kolano. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, ponieważ gwoździe od niego się nie odbiły. Przebiły jego ręce. Zraniony został, jak powiada Izajasz, za występki nasze. Także na to też chcę zwrócić uwagę przy okazji. W każdym razie Pan Jezus był im uległy, był im posłuszny. I to ten fragment, który już żeśmy omówili, walczył o to, żeby w Izraelu przywrócona została pomoc finansowa, pomoc i wsparcie rodzicom. Mówiąc, nie przestąpiliście to przekazanie, ograbiając waszych rodziców z ofiary, która im się należy. I w innym miejscu, już pod samym krzyżem, w godzinie śmierci swojej, w miejscu, w którym umierał, gdzie konał, w ostatniej chwili zadbał o byt dla swojej matki. Czytamy, a stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki, niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Prawdopodobnie Józefa już wtedy nie było. Być może zmarł gdzieś po drodze. Nie czytamy o nim już po tych wydarzeniach z Jerozolimy, kiedy Pan Jezus miał 12 lat. Nie czytamy już o nim nic więcej. Być może zmarł, tak jak już powiedziałem. Dlatego Pan Jezus
ratując sytuację swojej matki, Marii, chcąc zapewnić jej byt, polecił Janowi wzięcie jej do siebie i opiekę nad nią. To był taki prosty gest, a jednak wypełnienie tego przykazania. Tak, Bóg nie wymyślił ZUS-u. To ludzki pomysł. Bożym ZUS-em było piąte przykazanie. Dzieci miały troszczyć się o swoich rodziców aż do śmierci. Miały opiekować się nimi. Dzieci miały zadbać o ich byt. To był po prostu dług wdzięczności wobec tego, co rodzice czynili dla nich, kiedy byli młodzi. To jest taka równowaga i tak powinno być. Także, tak jak już mówię, ZUS i inne tego typu praktyki to jest tylko nieudolne ratowanie sytuacji przez ludzi. Ale sytuacji nie da się uratować, jeśli człowiek żyje w konflikcie z Bożym przykazaniem. Nauki Salomona, ponieważ Salomon też coś o tym napisał. Salomon pisze tak w swoich przypowieściach w pierwszym rozdziale, w 8-9 wierszu. Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki, bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi. W innym miejscu Salomon pisze tak, w 23 rozdziale, w 22 wierszu. Słuchaj swojego ojca, bo on cię zrodził. I nie gardź swoją matką, dlatego że jest staruszką. Prędzej czy później my, którzy jesteśmy młodzi, dzieci, doświadczymy sytuacji, w której nasi rodzice zestarzeją się. To jest takie normalne. Ale w tym czasie, absolutnie w żadnym innym, nie wolno nam wykorzystywać sytuacji, żeby wykorzystywać ich słabości w tym czasie. To, że są już, że osłabli w sile, że już nie są tak sprawni, nie zwalnia nas z obowiązku traktowania ich, szanowania ich. Także o tym też mówi Salomon. Jak życie pisze różne scenariusze i różnie bywa w życiu. Bywają takie sytuacje, że żona czy mąż owdowieją i zostają sami z dziećmi. Kochani, także i Paweł przewidział tą sytuację i pisze tak, ponieważ wówczas Tymoteusz miał pewien dylemat, czy kogo uznać za wdowę, kogo nie uznać za wdowę i kogo sponsorować, kogo wspierać jako zbór, uznając go za wdowę, ją za wdowę, a kogo nie. Paweł pisze tak, otaczaj szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami, jeżeli zaś która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy. Drodzy, drogie dzieci, ja mówię też to do siebie, ponieważ też jestem dzieckiem. Okazuje się według tego słowa, że należy się coś rodzicom. Że rodzicom się coś należy. To nie jest tak, że tylko dzieciom się coś należy. To tak łatwo powiedzieć. Ja jako dziecko myślałem, że tylko mi się ciągle coś należy. Ale okazuje się, że rodzicom też się coś należy. I to, co im się należy, my jako dzieci powinniśmy im dawać. Wedle tego słowa. I to, co mi niesamowicie buduje i co widzę bardzo rzadko w Bożym Słowie, ale w tym wersecie to widzę. To bowiem podoba się Bogu. Jeśli masz dylemat i szukasz tego, co Bogu się podoba, zacznij od swoich rodziców. To Bogu się podoba, na pewno. To o tym mówię, ponieważ o tym mówi fragment, z którego teraz korzystaliśmy. Inny fragment, ponieważ mówimy o sytuacjach ekstremalnych. Tam była śmierć jednego z małżonków, jednego rodzica. Tutaj jest napisane tak, w liście do Efezjan 6:1. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Pozostaje pytanie, czy zawsze mamy być posłuszni rodzicom? Czy w momencie, kiedy ojciec chce uprawiać seks ze swoją córką, albo ojciec pragnie molestować swoją córkę. Czy córka ma być wtedy uległa i posłuszna?
mając w sercu chęć, tak, ponieważ chcę być posłuszna Bożemu Słowu i to będę robić z moim Ojcem? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Czy w momencie, kiedy matka namawia syna do grzechu, każe oszukiwać, albo kraść, albo kłamać, czy wtedy syn ma prawo stanąć i powiedzieć: mamo, nie będę tego robił, nie będę ci posłuszny, bo to jest złe. Czy ma prawo? Ma prawo. Dlaczego? Ponieważ apostoł Piotr powiedział takie oto słowa i tym powinniśmy się podbudować, tym powinniśmy podbudować naszą postawę. Trzeba więcej słuchać Boga niż ludzi. Są sytuacje, w których rodzic, który jest bezmyślny, lekceważący, rodzic namawia swoje dzieci do zła. Są takie sytuacje, o nich bardzo, bardzo często słyszymy wszędzie, w wiadomościach, w gazetach. Tego jest bardzo dużo. Ale w tych sytuacjach dziecko nie musi być uległe i posłuszne. W tych sytuacjach dziecko nie musi być posłuszne, ponieważ w tych sytuacjach ono by przekroczyło Boże prawo. Ono by przekroczyło Boże postanowienie, Boże prawo. Kochani, istnieje obietnica, o której przed chwilą czytaliśmy, na początku czytaliśmy. To obietnica, aby się przedłużyły dni Twoje, abyś był szczęśliwy na ziemi, którą Jahwe, Twój Bóg, daje Ci w posiadanie. To jest ta błogosławiona obietnica. Pewien teolog, biblista napisał, idąc za tą obietnicą, ponieważ to jest błogosławiona obietnica. Ale życie, tak jak już powiedziałem, czasem bywa różne, w różnych przypadkach, w różnych sytuacjach. Doświadczenie uczy, cytuję jego słowa, że ci, którzy nie słuchają swoich rodziców, mają również później nieposłuszne dzieci. Kochani, to, co człowiek sieje, to zbiera. Pewna rodzina zgromadzała się każdego dnia przy stole, wspólnie razem. Byli tam rodzice, mieli już staruszka, ojca, już w sędziwości, ale także był wnuczek, ich syn, mały chłopiec. I tak spotykali się każdego dnia na obiedzie. I lata mijały, wiecie, jak to jest też w starości, ręce się trzęsły już temu ojcu, temu dziadkowi. I od czasu do czasu zdarzało się, że wylał zupę na obrus. I rodzice stwierdzili, że posadzą go w takim osobnym stoliczku, też mu ładnie nakryją, żeby nie czuł się jakoś źle, ale tam w osobnym stoliczku będzie sobie jadł zupę, a oni będą w tym głównym, przy głównym stole. Ale zdarzyło się temu dziadziusiowi, że z powodu trzęsących się rąk także zbił talerz. Postanowili więc, że dadzą mu drewnianą miseczkę. Więc sporządzili mu taką drewnianą miseczkę, z której miał jeść zupę każdego razu. I oto pewnego razu ten wnuczek, ten ich syn, wziął kawałek drzewa i zaczął coś w nim dłubać. I dłubie. I przychodzi ojciec i się pyta: synu, co ty tam konstruujesz, co ty tworzysz? I on odpowiadając rzekł: tato, ja robię dla ciebie i dla mamy taką miseczkę. Wtedy, kiedy się zestarzejecie, wy też będziecie mieć taką miseczkę, jaką ma nasz dziadziuś. Nie minęło naprawdę dużo czasu, zanim ten dziadziuś wrócił z powrotem na swoje miejsce do tego głównego stołu. Przestraszeni rodzice zrozumieli tą lekcję, wyciągli z niej dobrą lekcję. W każdym razie też jest druga historia, nieco bardziej drastyczna. O tym też kiedyś mówił pastor Michał, korzystając z innego przykładu. Ale oto pewnego razu ojciec pokłócił się z synem. Już starszy ojciec, też dziadziuś, pokłócił się ze swoim synem, już w sile wieku, który był. I doszło do rękoczynów, doszło do jakiejś bójki między synem a ojcem. I do takiego stopnia, że ten syn w swoim gniewie rzucił tego staruszka ze schodów na pół piętro. Ten kulając się spadł na pół piętro i dobiegł do niego, żeby jeszcze coś tam mu zrobić. I ten staruszek zaczął krzyczeć: zostaw mnie, synu, ponieważ ja swojego ojca tylko dotąd doprowadziłem.
nie dalej, a więc nie, rozumiecie, nie tam dalej po schodach, ponieważ on miał taki zamiar go jeszcze dalej zepchnąć. Więc to, co człowiek sieje, to jak mówi Biblia, to do niego wraca, to będzie zbierał na starość, w swojej starości. Podsumowując, ponieważ nasza godzina biblijna dobiega do końca, myślę, że to przykazanie nie jest jakimś trudnym przykazaniem w zrozumieniu. Może w praktykowaniu jest nieco trudniejsze, ale w zrozumieniu jest dosyć proste, dosyć łatwe. Czcić ojca, czcić matkę, to znaczy szanować ich, to znaczy poważać ich, liczyć się z ich zdaniem, wspierać ich finansowo, kiedy już oni sami siebie nie potrafią utrzymać. To zapewnić im byt, to nie pozbywać się zbędnego balastu dla swojej własnej wygody, ale wspierać ich, troszczyć się o nich. O tym mówi to przykazanie. Na tych wszystkich przykładach starałem się to udowodnić. Czcij ojca swego i matkę to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Obietnica brzmi, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Bo to jest prawda. Jeśli my, dzieci, postanowimy czcić naszych ojców i nasze matki, to nas tak dzieci będą czcić. Jeśli dzisiaj postanowimy żyć odwrotnie wobec tego przykazania i będziemy ich lekceważyć, to nasze dni nie będą szczęśliwe. To nasze dni nie będą długie, bo prędzej czy później dobierze się do nas nasze dziecko. I wtedy już nie będzie tak dobrze. Także, kochani, tym oto fragmentem chciałem podsumować to przykazanie. Myślę, że stało się ono dla nas nieco jaśniejsze, nieco bardziej wymowne, pełniejsze. Wiemy, jak je rozumieć. Jeśli Pan pozwoli, jeśli Pan zechce, to następnym razem powiemy coś na temat zabijania, mordowania, ponieważ następne przykazanie, szóste, mówi o mordowaniu. Ono tak zostało przetłumaczone w naszej Biblii, nie zabijaj, ale ono tak naprawdę brzmi nie morduj. I to będziemy chcieli sobie wytłumaczyć. Niech was wszystkich Bóg błogosławi.